Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj sprawdzimy sobie, czy w ogóle da się w tą grę grać na multiplayerze, którą grę opłaca się kupić na 2 lata grania i oczekiwania na kolejnego NFS-a. Sprawdźmy to. No i okej, jesteśmy w grze. Zobaczcie, ile mam tu graczy. Oni gdzieś sobie tutaj są, jeżdżą, jest tutaj policjant. I podejrzewam, że będą lagi niesamowite, ponieważ jesteśmy jakby na łączu jednego z graczy. Wezmę sobie jakiś samochód i będę grał dzisiaj uciekinierem. Może zmienię później na policjanta, zobaczymy. Co my tu mamy? Weźmy może coś z dodatku. Co powiecie na Sesto Elemento czy Mercedesa? W Mercedesie nic nie mam. A w Sesto Elemento już coś tam sobie zainstalowałem. No i bardzo ciekawie się jeździ tym samochodem, że tak powiem. Technologie pościgowe. Czy ja mogę sobie coś kupić? Mogę, ale mam i tak bardzo mało jakby kasy na to wszystko, więc dajmy sobie tylko turbo za 15 tysięcy i już w zasadzie nie możemy nic zainstalować. No dobra, chodźmy do gry. Zobaczmy, czy uda mi się tutaj z kimś skonfrontować. Myślę, że to nie będzie łatwe zadanie. Chodźmy tutaj. No i dobrze, jesteśmy w grze i na pierwszy rzut oka, jakie różnice nam się tu nasuwają w stosunku do Most Wanted. Przede wszystkim grafika, no i jak dla mnie gra chodzi płynniej, mimo że to jest tylko 30 klatek, to jednak po jakimś tam dłuższym graniu w ogóle nie da się tego odczuć, może tak. Więc jest całkiem spoko. I sterowanie. Sterowanie zdecydowanie w Rivalsie jest lepsze, prowadzenie samochodów jest dużo, dużo lepsze. Co jest gorsze? Dźwięki samochodów. Gorszy jest, znaczy tak, jeśli chodzi o grafikę, to tutaj kwestia sporna, jeśli chodzi też o płynność całej gry, bo w Most Wanted mamy dużo, dużo więcej szczegółowości terenu, dużo, dużo jakichś takich pierdółek i tak dalej. Tutaj natomiast mamy więcej otwartej przestrzeni i w zasadzie tych szczegółów jest mniej, natomiast mamy zdecydowanie więcej jakichś takich liści, drobnych elementów i w sumie fajnie to wszystko wygląda, przynajmniej mi się podoba. I teraz najważniejszym, znaczy głównym problemem tych dwóch NFS-ów jest jakby multi. O ile w Most Wanted 2012 możemy pograć na multi bez jakichś tam większych problemów i gra się naprawdę spoko, jest naprawdę super, to tutaj jest problem tego rodzaju, że gramy na czymś łączu, nie ma serwerów dedykowanych, a to jest spory problem, bo gdy jakiś gracz kończy sobie grę, po prostu wychodzi z gry, to wszystkich innych wywala i co prawda pojawiają się często w tym samym miejscu w wyścigu na przykład przeciwnicy, ale jest to i tak duże utrudnienie w rozgrywce. No mnie to przynajmniej strasznie denerwuje i w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie ma dedykowanych serwerów, skoro na grę może być jednocześnie ilu 6 graczy? I nie widzę nawet ich ników teraz. Nie wiem w ogóle, dlaczego muszę tędy jechać, a nie jakoś tam wcześniej skręcić. Też GPS w tej grze szwankuje, chociaż jest lepszy niż w Most Wanted. No i w co zagrać? W co zagrać lepiej? Przede wszystkim Rivals ma okropnie wysokie wymagania sprzętowe. Most Wanted można obniżyć wymagania i można pograć na słabszym sprzęcie także. Tutaj jest z tym problem. Naprawdę. Gra ma potworne zapotrzebowanie, szczególnie na moc obliczeniową karty graficznej. Gdzie się schowali ci moi wszyscy przeciwnicy? Jest pięknie, ślicznie, wszystko ładnie świeci. Zobaczcie, hamulce, tarcze hamulcowe, jak ładnie świecą od hamowania. Ale gdzie są moi przeciwnicy? Gdzieś tu jeszcze sobie jeżdżą. Jeden tu właśnie chyba jedzie w moją stronę. I ja mam dylemat, czy sobie na niego poczekać, czy też zrobić coś innego. On nie, on chyba... Co on w ogóle tu robi? Wyznaczę sobie do niego trasę i zobaczymy, czy w ogóle będzie chciał się ścigać, czy mnie zaatakuje. Bo powiem wam szczerze, że gdy gram z jakimiś graczami tutaj na multiku, to oni przeważnie mnie od razu eliminują jakimiś tam dwoma pierdnięciami. W sensie ten impuls elektromagnetyczny oraz jakieś inne gówno. Okej, mamy tutaj typka. Oh shit! Pieprzyłem się w jego pościg i miałem sporą kolizję. No dobra, spróbujmy go dogonić i wyzwiemy go na pojedynek. Ciekawe, czy się zgodzi, jak myślicie? Nie skacz po całej drodze, tylko akceptuj, koleś. Aha, on ma spore chyba problemy.
Aha, ja też mam problemy, bo właśnie mam krytycznie uszkodzony pojazd. Tutaj mamy jakiegoś gościa, nie wiem. To chyba jakiś wyścig jest, czy coś. Mam krytycznie uszkodzony samochód, więc muszę uważać. A i tak pewnie za 5 sekund ktoś mnie rozwali, więc bez znaczenia. No ale widzicie, wysłałem go na pojedynek i też nie ma takiej możliwości, żebyśmy w jednym czasie się zgrali i pojechali ten sam wyścig, powiedzmy, tak? Więc muszę go tutaj wyzwać na pojedynek. Nie wiem, czy się zgodzi w ogóle. Chodź, pojedynek, pojedynek. No dalej, jest, jedziemy. Dobra, zgodził się. Zaakceptował moje wyzwanie. Zobaczymy, co zrobi. Okej, okay, pojechał tam. Nie wiem w ogóle, z kim ja się ścigam do cholery w końcu. On pojechał gdzieś tam w ogóle. Opuść wydarzenie. Pojechał gdzieś tam w góry. I no właśnie, tak jak mówiłem, jeśli nie jesteśmy na żadnym TS-ie, na jakimś TeamSpeak'u, na jakimś Scape'ie, to nie ma możliwości pojechać z kimkolwiek wyścigu, bo po prostu trzeba przyjechać w jedno określone miejsce i zacząć wyścig, tak? A nie ma takiej możliwości, że kogoś sobie po prostu ładnie zaprosimy. Inna sprawa. O, ktoś tutaj się pojawił. Chyba właśnie ten koleś. Inna sprawa jest taka, że kolejnym właśnie jakby minusem tego, że ktoś nas hostuje, jakiś gracz inny. Okej, okay, pojawił się tutaj. Dobra. Czy on w końcu będzie się ze mną ścigał, czy nie? Jest taka, że czasami samochód potrafi nam sam skręcać, albo opóźnienia są znaczne w sterowaniu. Poważnie tak jest. Pewnie by było inaczej, gdybym grał z graczem z Polski, bo nie wiem, czy to jest ktoś z Polski. Okej, okay, konfrontacja, zobaczymy, czy się zgodzi. Nie wiem. Co on robi do cholery? Wow, zaczyna mnie atakować. I to nawet całkiem mocno. A nie wiem, dlaczego on nie chce się w ogóle ze mną ścigać. Bez kitu. No dobra, zobaczymy, czy zatrzyma się w tym miejscu i będzie chciał się ze mną ścigać. A dupa, pojechał gdzieś w ogóle w siną dal. I mogę sobie tu stać i stać, dopóki mnie policja nie rozwali całkowicie. A nikt tutaj nie przyjedzie i nie będzie chciał ze mną ścigać. A nie, czekajcie, zawrócił. Coś się dzieje. Ale pewnie mi rozwali. Nie. O, chodź tu koleś, chodź. O, zobaczcie, co się dzieje. Atakuje. Dobra. Au. No dobra, mam jednego przeciwnika. Wow! Zajebiście! No to sobie pojechaliśmy wyścig. Fajnie, zajebiście. Nie wiem, czy ogólnie ogarnęliście, co się stało, ale po prostu, gdy zaczął się wyścig, sprzeciwka jechał Bugatti Veyron, jakiś inny gracz i po prostu mnie skasował do końca. Więc tyle, jeśli chodzi o jakąś konfrontację. Czekałem po prostu na wyścig, gościu się, nie wiem, jakimś cudem odwrócił i przyjechał do mnie. Jakimś cudem skumał, o co chodzi. No i dobrze, drugie podejście. Koleś jedzie teraz w moim kierunku, jest dokładnie kilometr ode mnie i się zbliża. 900, 800 metrów, 700, 600, jedzie dosyć szybko. I spróbujemy gdzieś za nim pojechać i może wyzwać go chociaż na konfrontację. Ja mam nadzieję, że we mnie nie przypieprzy. Nie, pojechał sobie gdzieś tutaj. Okej, okay, to nie on, to był jakiś... Aha, on sobie skrócił po prostu, dobra. Coś tutaj zaczyna się dziać, zobaczcie, zatrzymał się. Aha, po prostu się rozwalił. No i dobra, zobaczmy, czy będzie chciał konfrontację. Lagi są straszne. Konfrontacja rozpoczęta, okej. Okay. Czyli zaczynamy wyścig, ja mam Kenny Zega, on ma Enzo. Rozwalił się właśnie, niefortunnie. No i spróbujemy wygrać ten pojedynek. Myślicie, że się uda? Ten samochód jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. Tutaj mam jakieś Gallardo, które wyprzedziłem. Nie mam tu żadnych ulepszeń technologii pościgowych, ale myślę, że nie będzie trudno wygrać, bo Kenizek jest naprawdę bardzo, 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 bardzo szybki w tej grze. Na plus, jak mówiłem, zasługuje tutaj sterowanie. To jest no, bardzo przyjemna sprawa. No, w Most Wanted niestety te samochody jeżdżą jak chcą. Tutaj mamy więcej, zdecydowanie więcej kontroli nad maszyną.
No oczywiście jest to gra arcade'owa, więc nie doszukujmy się do jakichś tam realizmów i tak dalej, ale naprawdę jeździ się dużo przyjemniej. Fuck. Zawsze jak ja mówię coś o jeździe, zawsze kiedy mówię na przykład, że o, jedzie się super, jest zajebieście i w ogóle, no to zawsze mi coś tam nie wychodzi. Zawsze tak jest. Ci, co oglądają mnie, to wiedzą, że to jest po prostu mój najczęstszy problem, o. No i jeśli chodzi o przyjemność z gry, no myślę, że 60 klatek, 60 FPS-ów ponad tam osiągam w Most Wanted. Daje sporo do jakby dynamizmu rozgrywki. Tutaj jest oczywiście ta dynamika zachowana, no bo fajnie to wszystko tu wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Most Wanted, też te samochody wydają się jakby większe na naszym ekranie. Z tego względu, że kamera jest inaczej ustawiona. W sensie kąt kamery, nie wiem jak to inaczej określić. I po prostu mamy inną krzywiznę. Tutaj mamy coś jakby rybie oko. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi w ogóle. Ale widać po prostu więcej przestrzeni wokół nas, a w Most Wanted bardziej jest jakby obraz skupiony na samochodzie, tak? No dobrze, zobaczymy, czy ten przeciwnik przyjedzie tutaj do mnie do wyścigu. Ja na niego tu poczekam, on mnie nie chciał jakby od razu rozwalić. Zobaczmy. No, jedzie chyba w moim kierunku, wyznaczę sobie trasę i zobaczymy, czy tu przyjedzie. No dobra, przyjechał tu do mnie, oh fuck! Stałem, czekałem na niego. O, chyba jest tutaj inny ścigant. Tak, i goni go policja. Tamten się już nie zatrzymał tutaj dla mnie, więc raczej wyścigu sobie razem nie zaczniemy. A szkoda, bo chyba gra w Rivalsie będzie się jakby... O fuck, policja, w sensie gracz, policjant. Gra w Rivalsie chyba będzie się tylko odnosić do pojedynków, takich typowych wyzwań krótkich, a nie całych tych wyścigów, które są tutaj przygotowane specjalnie do rozgrywki online. Fuck. Ale się rozwaliłem, ja pierdzielę. No dobra, mamy kolesia tam jakiegoś. Mam nadzieję, że to nie będzie gracz komputerowy. Tak, to jest gracz komputerowy, a typek, którego sobie ścigałem, zawrócił. Fajnie. Mam 8000 punktów i próbuję tutaj kogoś ustrzelić. Znaczy pokazać wam mniej więcej, jak wygląda tu gra online. Ok, jest typek. Spróbujmy sobie z nim jakoś powalczyć. Czy on w ogóle będzie chciał przeżyć ze mną jakąś konfrontację? Nie wiem, on ma korwetę Stingray. Ja mam Koenigsegga. Koenigsegg jest dużo szybszy i częściej się rozwala. Nie, tutaj zdecydowanie mniej się rozwalamy w stosunku do Most Wanted 2012. Okej, ale zobaczcie, koleś się ładnie tutaj zatrzymał. I sobie coś tutaj czeka, tak? Bum. O, uszkodził mnie krytycznie. Zaraz mnie rozwali. Fajnie. Ale tu jest stacja i możemy sobie samochodzik naprawić. Fantastycznie. I zobaczmy, co on tutaj zrobi. Teleportował się. Nie wiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Jedzie gdzieś tą korwetą, czy nie? Chyba chce się ścigać. Zobaczmy. Jest, ścigamy się. Wow, włączył turbo. Ale go zobaczcie, jak zaczął pędzić. O tak, już się rozwalił. O, ja też. Fajnie. No nic, spróbuję gazować dalej. Mam trochę już uszkodzony samochód, ale niewiele. Za mną jest właśnie ta korweta i pędzi niesamowicie. Ale nie zdoła dogonić Koenigsegga one to one. Właśnie to jest też niesprawiedliwe, bo samochody jakby nie są podzielone tutaj na klasy. Więc nie ma znaczenia, czy masz Porsche Caymana, czy Koenigsegga one. Jesteś równy wobec wszystkich, dlatego wszyscy gracze po prostu biorą sobie tutaj samochody z najwyższej półki. Bugatti Veyrony i Koenigseggi. Czy Hennessey Venomy. No, tak to tutaj wygląda niestety. W ogóle Hennessey'a Venoma nie weźmiemy sobie dla rajdowca. Czy Bugatti Veyrona. Ok, wygrałem z typkiem. Nie było to zbyt trudne, ale powiem wam, że miałem sporą przewagę, bo ten wóz jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. No i na koniec
pokażę wam buga, znaczy sprawdzimy, czy jeszcze jest, czy jeszcze on tutaj jest, czy już został naprawiony. Jest taki bug, gdzie gra praktycznie zawsze mi się zatrzymuje. A, i wyjeżdżamy sobie tutaj. Tam nie widać tekstur przez chwilę i gra się po prostu zacina. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mam tylko 8 GB RAMu, ale w wszystkich innych miejscach chodzi płynnie. Muszę tutaj dosyć szybko jechać, żeby to mi się udało. Oj, chyba się uda. I uwaga! No, właśnie, o tym mówię. Tutaj zawsze gra mi się w ten sposób zacina. Jest dźwięk z gry, pokazują się jakieś bajery. Mogę sobie chyba nawet trąbić. Nie, nie mogę trąbić. Mogę sobie wyłączyć HUD i już nic nie mogę zrobić. Więc, no cóż, to jest taki błąd, który dalej nie został naprawiony. Jak widzicie, tutaj na drodze nie widać części tekstur. Taki jest Rivals. Niestety, trochę skopana gra. Multi jest, jak widzicie, miał być rewolucyjny, jest taki, jaki jest. Jest inny, dziwny i nie do grania. Także polecam wam do Multika zdecydowanie Most Wanted. Natomiast jeśli ktoś chce naprawdę szybkie wrażenia z gry, piękną grafikę i bardzo, bardzo szybkie samochody, no i w sumie też trochę lepszą fizykę jazdy, to polecam wam Need for Speed Rivals. Wybór należy do was. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Hej.